Siema, nagrywam spontanicznie kolejny odcinek podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy, dlatego że jest mi przykro. Jest mi przykro dlatego, że po pierwsze nie znoszę marnotrawstwa, po drugie nie lubię, kiedy owoce mojej pracy są marnotrawione, kiedy wkładam pracę w coś, a to nie przynosi efektu, tak jakbym rzucał ziarno na glebę, a ktoś za mną chodził i to ziarno wyciągał albo, nie wiem, polewał to pestycydami, żeby nic nie wyrosło. Jest mi z tego powodu strasznie przykro. Jest mi też przykro, dlatego że, nazwijmy to, cierpię na syndrom Kasandry. Ja wiem, że ktoś robi błąd i mówię mu, że robi błąd. I wiem to dlatego, że ja kiedyś robiłem taki błąd i ktoś mi powiedział, że ja robiłem taki błąd. I wiem, co się za chwilę stanie. Tak jak rozmawiałem z Olą Młodzińską, że widzę, że ktoś źle stawia stopy i zaraz nadepnie na kupę. I mówię, słuchaj stary, zmień tor chodu, bo wdepniesz w gówno. A ktoś moją radę odrzuca. Dzisiaj miała miejsce na jednej z grupek copywriterskich gówno burza i nie przepuszczę okazji, żeby dobra gówno burza się zmarnowała, dlatego teraz przyjrzymy się temu i postaram się wyciągnąć wnioski. Wnioski, które dla Was, dla Ciebie, który tego słuchasz, oglądasz, będą miały wartość. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Cała sprawa zaczyna się od posta autorstwa Tomasza Fury. I gdyby Tomasz Fura kiedyś zbłądził na mój kanał na YouTubie i miał pretensje o to, że widać tu jego imię i nazwisko, to zastrzegam, że jest to zgodne z regulaminem Facebooka, że każdy post, komentarz, każda Twoja aktywność, która pokazuje imię i nazwisko publicznie na Facebooku, stanowi dane publiczne. Coś, o czym Tomasz nie pomyślał, a o czym zaraz powiem. Post o treści. Uważajcie na ofertę pewnej pani, która ma dwa konta, i zachęca do pisania dla tego pana. Mail pawełkot12@interia.pl. I tu Tomasz popełnił błąd, dlatego że upublicznił dane, które nie powinny być upublicznione. Dlatego że osoba, która posiada tego maila, nie wyraziła na to zgody. I to wyjaśnia kwestię tego, kto i kiedy dane może upublicznić. Pan od niedzieli się nie odzywa. Pan od niedzieli się nie odzywa. To jest środa, czyli 3 dni. Od niedzieli, no... Zacznijmy od tego, kto pisze w niedzielę i po co. W niedzielę się nie pisze, w niedzielę się nie pracuje, w niedzielę się nie dzwoni do nikogo po kasę. Ale to jest moja praktyka. Nie wiem, jak robią inni. Pan od niedzieli się nie odzywa, zafascynowany tekstem, który wysłałem. Tak, wiem, oferta była 6 zł za 1000 znaków. Do tego później przejdziemy. Ale nie wstydzę się tego, iż za tyle zrobiłem teksty specjalistyczne o diecie. Do tekstów specjalistycznych też przejdziemy. Jestem w plecy 100 zł. Wszystko tej personie, o tej personie znajdziecie w internecie i tutaj. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, a takim osobom jak najgorzej za to, co robią. Pokusiłem się o komentarz, bardzo długi, dlatego że ja mam pamięć do nazwisk i pamiętam, że Tomasz Fura kiedyś narzekał na to, że zleceniodawcy płacą 5 zł za 1000 znaków, a on jest niepełnosprawny. I rok temu, mniej więcej, powiedziałem mu, że powinien popracować nad rozwojem, nad mindsetem, nad tym, żeby tę stawkę zwiększyć i żeby zarabiać godziwe pieniądze, bo to nie jest filozofia z 5 zł na 10 zł przeskoczyć, a to podwyżka o 100%. Nie jest filozofia przeskoczyć z 5 na 15 zł za 1000 znaków, a to jest podwyżka o 300%. I znam ludzi, którzy to zrobili w ciągu 3 miesięcy. Więc to nie jest mit, nie jest bajka, to nie jest coś, co mówię na potrzeby tego nagrania na YouTubie, żeby było bardziej kontrowersyjnie, tylko to jest fakt. Znam gościa, to jest właściciel agencji brandingowej logotype.png, który w ciągu roku prowadzenia tej agencji przeszedł od 10 zł za 1000 znaków do ponad 200 zł za 1000 znaków. I można go zapytać. Podejrzewam, że jako firma ma dane, które mogą to potwierdzić, więc to nie jest mit. Odpisałem, co następuje. Tomek, ja Ci chyba coś kiedyś już pisałem. Kojarzę nazwisko, a skoro nadal bierzesz 6 zł za 1000 znaków, to znaczy, że olałeś tam ten mój komentarz. Więc zacznę od słowa Einsteina. Szaleństwem jest robić wciąż te same rzeczy w oczekiwaniu na inny rezultat. Jeśli po 11 latach w branży nadal bierzesz 6 zł za 1000 znaków, to coś robisz nie tak. No kurde, umówmy się, jeżeli robisz coś 11 lat i bierzesz za to gówniane pieniądze, no come on, sorry. Z jednej strony staż pracy nie ma wielkiego znaczenia, no jakby nie patrzeć, ja mam 4,5 roku doświadczenia, a biorę 60 zł za 1000 znaków, liczmy mniej więcej, więc staż pracy nie ma tutaj znaczenia. Z drugiej,
Jeśli robisz coś przez 11 lat i nie dochodzisz do wprawy, to się nie uczysz, a to już jest problem. Jak powiedział Alex Hormozy, nauka to jest zmiana zachowania w tych samych warunkach, więc jeżeli to jest tak jak z pchaniem ręki w ogień, jeżeli za pierwszym razem cię oparzy, drugi raz nie wepchniesz, a tu mamy przykład człowieka, który konsekwentnie trzyma rękę w ogniu i dodatkowo ma ludzi, że go parzy. Wrzucasz tutaj posta najwidoczniej w nadziei, że community rzuci się na nierzetelnego kontrahenta, a ciebie poklepie po pleckach i ojoja, sorry, ale nie. Nie, nikt nie będzie ojojał. Po pierwsze 3 dni to jeszcze nie jest tragedia. Zdarza się, że ktoś po drugiej stronie zachoruje, że księgowa nie dostanie faktury. Ba, raz mi się zdarzyło, że w ogóle faktury nie wysłałem. 2 razy nawet. Pierwsze co, to idziesz i pytasz, czy wszystko w porządku i kiedy możesz się spodziewać kasy. Dopiero jak ta przerwa jest serio długa, albo ktoś ci wprost napisze, że nie zapłaci i po całym w dupę, możesz wyciągać konsekwencje. Po drugie, mail zawiera imię i nazwisko, więc tak na serio ktoś mógłby się przyczepić za RODO. Nie mam tutaj pewności, Sebastian Jakubiec pewnie powie coś więcej, ale nadal, zanim upublicznisz czyjś mail z oskarżeniem o nierzetelność, pomyśl 2 razy. I to jest też słowo dla ciebie, słuchaczu, widzu. Pomyśl 2 razy. Jeżeli mail to jest kontakt@nierzetelnykontrahent.pl, to prawdopodobnie możesz z tym robić co chcesz. Ale jeżeli to jest mail danielbartosiewicz@nierzetelnykontrahent.pl, no to już nie. Tu jest imię i nazwisko i pozwala zidentyfikować tę osobę. Więc pomyśl. Po trzecie, 6 zł za 1000 znaków to nie jest artykuł specjalistyczny. Jeśli ktoś zamawia artykuł specjalistyczny za 6 zł, to na kilometr wieje skamem. Tak jakbym zamówił używane Lamborghini z Niemiec za 20 tysięcy złotych i potem się dziwił, że dostałem kradzione auto. Jak ktoś tyle płaci, płaci. Za artykuł specjalistyczny to też pewnie nie wie, co to ten artykuł specjalistyczny jest i ile powinien kosztować. Nie musisz mieć 20 kierunków studiów w wieku 26 lat, to odniesienie do innego komentarza, żeby zarabiać dobry hajs. Ja mam jeden kierunek studiów w wieku 33 lat. Mało tego, znam ludzi, którzy nie mają studiów i trzepią dobrą kasę z copywritingu. Czy to mnie ogranicza w pozyskiwaniu zleceń? W żadnym wypadku. Mało tego. Uważam, że studia w ogóle mi nie są potrzebne. Pierwszy kurs copywritingu zrobiłem dopiero po 4 latach w branży. Autentycznie, w lipcu 2023 roku. Co do bajek za 50 zł za 1000 znaków, bo Tomasz Fura uważa, że to są bajki, że ktoś bierze 50 zł za 1000 znaków. To nie są bajki, to twoje przekonania. To, że ty nie wierzysz w to, że można zarabiać taką kasę, nie oznacza, że to niemożliwe. Jestem na to żywym dowodem i z 20 gości mojego podcastu nie wiem, czy 2 osoby biorą mniej niż 50 zł za 1000 znaków. A choroba, bo pan Tomasz Fura mówi, że jest niepełnosprawny. Tomasz Socha pewnie powie coś więcej. Tomka Socha pozdrawiam. Tomek Socha jest niepełnosprawny. Mało tego, z tej niepełnosprawności zrobił swoją specjalizację, bo pisze o fizjoterapii, czyli można. I teraz możesz myśleć, że jestem okrutny, cwaniakuję, że się pastwię, bo mi wyszło, bo miałem szczęście, bo nie wiem, co tam jeszcze sobie wymyślisz, że nie mam racji, nie znam realiów, kontekstu. Nie znam kontekstu tak naprawdę. Nie byłbyś pierwszą osobą, która mnie tutaj zablokowała za taki komentarz, a możesz pomyśleć, kurwa, może to faktycznie we mnie jest problem. Może to faktycznie jest do przepracowania. Twój wybór. Na koniec rzucam ci film, na którym o tym opowiadam. Film, odcinek numer 2 podcastu o tym, jak przeszedłem od 10 zł za 1000 znaków do 10 koła na łapę. Żeby nie było, to nie jest tak, że w każdym miesiącu biorę 10 koła na łapę, dlatego że mam sam parę problemów do przepracowania, ale takie miesiące, gdzie 10 koła na łapę biorę, są. Tomasz nie odniósł się do mojego komentarza, tylko cały czas skupia się na tym, że ktoś nie zapłacił mu 100 zł. Tutaj Ania Różak, Anię pozdrawiam, włączyła się do dyskusji i mniej więcej potwierdziła to, co ja pisałem. Przełknij pigułkę, wyciągnij z tego lekcję. Chory czy nie, weź pod uwagę mój komentarz, czego gość nie zrobił. Tutaj Tomasz odpisuje, działam na rynku od 11 lat, więc nie opowiadaj mi bajek. Z jednej strony facet twierdzi, że jest 11 lat na rynku, jest przedoświadczonym copywriterem. Z drugiej strony, po pierwsze, dał się ograć jak dzieciak. Po drugie, nie wyciąga wniosków ze swoich błędów. Po trzecie, no, przychodzi jeszcze zasadniczo bez powodu, pluje na swojego zleceniodawcę na fejsie i zasłania się 11-letnim doświadczeniem, z którego nic nie wynika, bo jeżeli po 11 latach bierzesz 6 zł za 1000 znaków, to sorry, ale nie masz kompetencji. Nie masz kompetencji, nie wyciągasz wniosków ze swoich błędów i nie uczysz się. I to jest problem. To jest problem. Nie to, że ktoś cię ożnął, nie to, że ktoś nie chce ci sam z siebie charytatywnie zapłacić 50 zł za 1000 znaków, tylko to, że ty się nie uczysz i nie rozwijasz. I tak wygląda później copywriter, sfrustrowany, zdesperowany, który nie dostał pieniędzy i za wszelką cenę chce się odegrać na całym świecie. Cały świat jest przeciwko niemu, on jest pokrzywdzony, on jest biedny, on nic złego nie zrobił, tylko ludzie go krzywdzą. Klienci nie chcą więcej płacić, klienci mu nie płacą kasy, inni copywriterzy zabierają mu wysokopłatne zlecenia, a on biedny siedzi 11 lat, pracuje na to, żeby związać koniec z końcem. Nie, kurwa, nie.
Tu sobie zrobiłem mema, tak jak mówiłem, imię i nazwisko jest, nie wiem czy mogłem użyć, czy nie mogłem użyć. No tu później Tomek ma pretensje o to, że użyłem, w sumie nie wiem czy mogę mówić Tomek na tym filmie, może powinienem mówić pan Tomek, pan Tomasz, Tomasz, jaśnie oświecony Tomasz. Pokusiłem się o dalszą część tego komentarza, bo to nie jest tak, że lubię się nad kimś pastwić, nie jest tak, że lubię czuć się od kogoś lepszy. Ja byłem w szkole prześladowany i też prześladowałem po to, żeby się poczuć od kogoś lepszy. Wyrosłem z tego. Nie mam już czegoś takiego, że jestem słabszy od kogoś i obrywam po czapce, więc ja będę tłamsił kogoś, kto jest słabszy ode mnie. No nie, to prawdziwa siła to nie jest pokonywanie ludzi, to jest pokonywanie samego siebie i powstrzymywanie się od używania tej siły. Więc ja nie chcę tego robić i wiem, że w głębi duszy Tomasz jest po prostu nieszczęśliwym człowiekiem. Tomasz jest skrzywdzonym przez los, nieszczęśliwym człowiekiem z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. Tak niskim, że nie wierzy w to, że obok niego jest świat, gdzie ludzie zarabiają dobrą kasę. Ja wiem, że wiele osób z tego po prostu nie wyjdzie. I prawdopodobnie Tomasz z tego też nie wyjdzie, bo on nie chce dać sobie pomóc. I dlatego mnie to tak ruszyło, bo to jest tak, jakbym spotkał chłopa na ulicy, chłop się przewrócił, ja mu podaję rękę, a on na tę rękę pluje i ma do mnie pretensje, że ja się nie przewróciłem, że ja nie leżę obok niego. Dalej komentarz brzmi tak. Szukasz winnych na zewnątrz, bo cię oszukali. A ja mówię to co Ania, że to lekcja za 100 zł. Uwierz mi, 100 zł to nie jest dużo za lekcję. Ja sam siebie orżnąłem na 1500 zł, bo podałem klientowi stawkę brutto zamiast netto. I to też jest lekcja. Ja płacę za to 1500 zł. Już zapłaciłem właściwie. Jak potrzebujesz tę stówę do życia, jak od tego zależy twój byt, to ci pożyczę albo ci coś zlecę i nie za 6 zł za 1000 znaków. I mówię to absolutnie serio, to nie jest sarkazm. Mam stówę na zbyciu, coś mu zlecę, niech zrobi dla mnie robotę. Mówisz o 11 latach na rynku, a ja mówię, że z tego nic nie wynika, bo działam 3 razy krócej niż ty i nigdy nie pisałem za 6 zł za 1000 znaków. Nie to, żebym się chwalił tutaj czy coś, ale autentycznie nigdy nie pisałem za 6 zł za 1000 znaków. Mówisz o bajkach, a z tego co widzę nie odniosłeś się do mojego komentarza. Przeczytałeś go w ogóle? Tutaj mam autentyczne podejrzenie, że go nie przeczytał, bo jest za długi. Jak chcesz kiedykolwiek zarabiać godziwe pieniądze, skoro nie chce ci się przeczytać komentarza na Facebooku? Mam wrażenie, że ty nie chcesz pomocy i bardzo chciałbym zrozumieć, dlaczego jej nie chcesz. Dlaczego świadomie rezygnujesz z lepszych zarobków? I pytam tutaj całkiem serio. Zajebiście mnie to interesuje. Dlatego, że to jest problem mojej grupy docelowej. Jeżeli kiedyś będę szerzej chodził ze swoimi produktami, no to chcę pomagać osobom, które zarabiają mało kasy z copywritingu. I chciałbym wiedzieć, co powoduje, co kieruje osobą, która nie chce dać sobie pomóc. Osobą, która nie chce zarabiać więcej hajsu. Osobą, która nie wierzy, że można zarabiać więcej hajsu, kiedy ma na to żywe dowody przed oczami. A jeżeli ty chcesz wiedzieć, jak zarabiać więcej hajsu, jeżeli chcesz zarabiać więcej niż 6 zł za 1000 znaków, jeżeli chcesz, żeby 50 zł za 1000 znaków nie było dla ciebie bajką i żeby ta stówka, na którą klient cię orżnie, nie była dla ciebie problemem, w opisie pod tym filmem jest mój bezpłatny kurs na temat tego, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu, jak pokonać bariery mentalne, jak postępować z klientem, jak szukać zleceń, jak podnosić ceny. 4 godziny solidnego materiału, link w opisie, serdecznie polecam. A tymczasem oglądaj dalej. Tomasz nie odniósł się ani do pierwszego mojego komentarza, ani do drugiego, natomiast napisał tak. Przedstawiłem konkrety, fakty i informacje dla potomnych. To jakby to miało kogoś zbawić. Ja przeżyję stratę tych 100 zł, ale nie umoralniaj mnie proszę i nie opowiadaj bajek o tym, jak zarabiać 10 tysięcy zamiast 1 tysiąca. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Czyli właśnie facet przewrócił się, leży, ja podaję rękę, on mówi spieprzaj dziadu. I drugi komentarz. Czy wyraziłem zgodę, abyś użył mojego imienia oraz nazwiska do tworzenia tego typu materiałów? Czy ty sobie żarty robisz, wykorzystując moje imię i nazwisko tutaj do jakichś debilnych memów? Kompletnie nie ma odniesienia do moich komentarzy, kompletnie nie ma odniesienia do moich treści, do tego, co chciałem mu powiedzieć, do tego, co moim zdaniem robi źle, co mógłby zrobić lepiej, żeby poprawić swój byt, bo to przecież nie chodzi o moje życie. Tak naprawdę mógłbym nie nagrywać ani tego filmu, ani nie dawać tego komentarza. Mógłbym nie zrobić kompletnie nic. To nie o moje życie tutaj chodzi. Moje życie jest całkiem niezłe. I teraz tak tytułem podsumowania. Pytanie brzmi, po co nagrywam ten film? Dla kogo nagrywam ten film? Przecież nie dla Tomka Fury. Ja wiem, że on go nie obejrzy. Nawet jeśli obejrzy, to będzie miało to do mnie żal, że nagrywam o nim film. Ale on będzie miał żal już zawsze. On nie chce, żeby mu pomóc. Ja nagrywam ten film dla ciebie. Skoro go oglądasz, skoro słuchasz tego podcastu, to być może popełniasz te błędy, które popełnia Tomasz. Być może nie chcesz ich popełniać. Być może po prostu nie wiesz, jakie błędy popełniasz, ale chcesz zarabiać więcej jako copywriter. I dla ciebie jest ten film. Niestety brutalnie zrobię tutaj z Tomka przykład tego, co się dzieje z copywriterem, kiedy się nie rozwija. Po pierwsze,
Pierwsza przeszkoda w rozwoju to jest ego. Ego, czyli jestem najmądrzejszy i wszystko wiem. Mam 11 lat doświadczenia w copywritingu, 11 lat jestem na rynku i ja o copywritingu wiem wszystko. Zarabiam 6 zł za 1000 znaków, uważam, że 75% klientów to pośrednicy, ale o copywritingu wiem wszystko. Nie, jeżeli zarabiasz 6 zł za 1000 znaków, to nie wiesz wszystkiego o copywritingu. Ja zarabiam trochę więcej, ale na przykład o namingu niewiele wiem, o pisaniu white paperów niewiele wiem, teksty wizerunkowe, przemówienia nie ruszałem. Nie ruszałem nigdy i nie mogę powiedzieć, że wszystko o copywritingu wiem. Nie wiem, czy wiem 5% albo 10% z całej wiedzy na temat copywritingu. Poza tym copywriting to nie jest tylko copywriting, to jest też marketing, to jest psychologia, budowanie lejków, reklamy, konwersje, ekonomia behawioralna. Jest mnóstwo tematów, które składają się na copywriting. Copywriting to jest zaledwie ułamek biznesu klienta. To nie jest tak, że klient ma potrzebę tylko mieć teksty i tylko te teksty będą sprzedawać. Nie, tam jest cała machina. I to jest pierwszy błąd. Ego, które nie dopuszcza myśli, że ktoś może wiedzieć lepiej od ciebie, że ktoś inny może mieć rację, że ty jesteś gorszy. Drugi temat to jest poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, które bardzo często oddajemy na zewnątrz, czyli opieramy je na podstawie tego, co inni o nas mówią. Czyli ktoś mówi ci, że jesteś do dupy copywriterem i ty przyjmujesz to za pewnik, że tak, jestem do dupy copywriterem. Jeżeli 3 osoby mówią, że jesteś do dupy copywriterem, to przyjmujesz to za pewnik. To nic, że 7 osób powie, że jesteś ok. Ty czepiasz się tych 3, którzy powiedzieli, że jesteś do dupy copywriterem. Trzecia rzecz to jest niewyciąganie wniosków. Jest taki gif z owcą, którą facet wyciąga z rowu, a ona biegnie i skacze dalej do rowu. I mam wrażenie, że spora część copywriterów jest jak ta owca, że popełniają błąd i nie wyciągają z tego wniosków. To jest tak jak z ochlapywaniem przez samochód. Idziesz z krajem chodnika w deszczową pogodę i przy chodniku zbierają się kałuże. Jedzie samochód i cię ochlapie. Ok, więc następnym razem powinnaś wiedzieć, że jak jedzie samochód, to albo się trzeba zasłonić parasolem, albo odejść trochę od chodnika. Ale jeżeli drugi raz idziesz tak samo i drugi raz samochód cię ochlapie, to jest twoja wina. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Jeżeli wyrolujesz mnie raz, no to ty się powinieneś wstydzić. Jeżeli wyrolujesz mnie 2 razy, no to już wina jest po mojej stronie, bo ja się nie uczę, ja nie wyciągam wniosków. Przez 11 lat robisz to samo, powtarzasz te same czynności i nie wyciągasz wniosków. Nie robisz nic poza robieniem. Nie robisz nic poza, nie wiem, pozyskiwaniem zleceń i wykonywaniem tych zleceń. Nie wyciągasz ze zleceń wniosków. Bierzesz klientów, którzy na początku dają ci czerwone flagi i ty te flagi ignorujesz. Wiesz, że na przykład może być problem z płatnością, nie sprawdzasz firmy przed podjęciem zlecenia, nie sprawdzasz, czy istnieje taka firma w CIDG, w KRS-ie, czy gdziekolwiek, nie sprawdzasz, czy to realna osoba zamawia od ciebie teksty, nie bierzesz kasy z góry, nie masz argumentów, żeby wziąć kasę z góry, bo twoje portfolio, twoja strona internetowa i twoja postawa nie buduje zaufania u klienta, że ty dowieziesz, że ty weźmiesz kasę z góry i nie pójdziesz tą kasą w tango. Nie masz tego wszystkiego. Nie masz tego wszystkiego, bo nie wyciągasz wniosków. Nie wyciągasz wniosków, nie rozwijasz się, nie uczysz nowych rzeczy, nie nadążasz za branżą, nie podnosisz i nie poszerzasz swoich kompetencji. Dlatego nie zarabiasz więcej, dlatego twoje zarobki stoją w miejscu. Twoi klienci mają w dupie inflację, mają w dupie twoje koszty, mają w dupie twoją chorobę i mają w dupie ciebie. Serio. To może zabrzmieć brutalnie, ale tak jest. I to jest jedna z najbrutalniejszych lekcji, jakie dostałem w 2023 roku. Klient ma ciebie w dupie. Klient może cię lubić, klient może mówić, że cię lubi. Klient może się śmiać, kiedy z tobą rozmawia i może ci chcieć przychylić nieba. Ale twój klient jest twoim klientem i płaci ci pieniądze tak długo, jak ma potrzebę, ma pieniądze, a ty za te pieniądze zaspokajasz jego potrzebę. Nie ma nic pomiędzy. Jeżeli klient nie ma już potrzeby na zamawianie tekstów, tracisz klienta. Jeżeli klient nie ma kasy, żeby ci zapłacić, tracisz klienta. Jeżeli nie wykonujesz swojej roboty poprawnie, w akceptowalny sposób, tracisz klienta. Nie ma nic pomiędzy. Kończąc, Tomek wrzucił tego posta, przedwcześnie to przedwcześnie, ale wrzucił tego posta, żeby ostrzegać ludzi przed nierzetelnym kontrahentem. Jak to napisał? Dla potomnych. Dla potomnych, żeby potomni uważali na tego kontrahenta, bo przecież kontrahent nie zmieni adresu mailowego, nie założy nowego, tylko będzie z tego, który figuruje w sieci jako oszusta. Jako adres mailowy oszusta, z tego adresu będzie zamawiać treści. No jasne. I Tomek, jeśli to oglądasz, to Cię przepraszam. Naprawdę Cię przepraszam.
nie chcę robić z ciebie przykładu, nie chcę cię krzyżować publicznie, nie chciałem tego robić. Jeżeli uważasz, że zrobiłem ci krzywdę, powiedz, że zrobiłem ci krzywdę. To cię przeproszę, naprawdę. Jestem w stanie ci to wynagrodzić, ale tylko wtedy, jeśli to rozwinie twoją karierę. Tylko wtedy, jeśli mi obiecasz, że zrobisz coś ze sobą. Bo jeżeli masz zamiar tkwić w tym samym miejscu, robić te same rzeczy, zarabiać te same pieniądze i wyrzekać na te same sprawy, to nie jest mi cię żal. Serio, nie jest mi cię żal, bo sam gotujesz sobie ten los. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za sytuację, w której się znajdujesz. Mogłeś przerobić przez te 11 lat 1100 klientów, ale żaden z nich nie jest odpowiedzialny za twoją sytuację, bo żaden z nich nie przeżyje życia za ciebie i żaden z nich nie podejmie za ciebie decyzji. Miałeś 11 lat na zbieranie doświadczenia i wyciąganie wniosków i tego nie zrobiłeś. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za swoją sytuację i jedyną osobą zdolną do zmiany swojej sytuacji. Nikt nie przyjdzie ci pomóc, nikt nie przyjdzie ci na ratunek. Żaden z klientów nie wyciągnie do ciebie pomocnej dłoni i nie da ci pieniędzy tylko dlatego, że istniejesz. Jeżeli sam sobie nie pomożesz, nie pomoże ci nikt. Nikt. Jesteś zdany na siebie. I możesz narzekać, że to copywriterzy są źli wobec ciebie. Możesz narzekać, że to klienci są źli, że klienci tylko chcą oszukiwać i mało płacić. Ale co jest wspólnym mianownikiem wszystkich twoich zleceń? Ty. Siema.